moje przemyślenia wakacyjne. Stwierdzam, że kobieta jest to istota bardzo, bardzo myśląca i jest to kobieta, która zawsze dąży do tego, żeby było lepiej. I kobieta dąży do tego, żeby było lepiej na różne sposoby i w różnych sytuacjach. I kobieta również pragnie posiadać idealnego faceta. A jak nie posiada innego idealnego faceta, to chce posiadać, jak posiada normalnego faceta, zupełnie normalnego faceta, to chce posiadać innego faceta, ale o tych samych cechach, które posiada jej facet, tylko żeby miał te cechy lepsze niż te, które posiada jej facet. I to jest bardzo logiczne, kochane panie. Ja wiem, że wy mnie rozumiecie, bo te cechy, które posiada wasz facet, to są bardzo dobre cechy, tylko gdyby on je miał bardziej rozwinięte te cechy, to byłoby dużo lepiej również dla niego, nie tylko dla was. I dlatego, jeżeli na przykład posiadacie mężczyznę, który umie zarobić, to jest to niewystarczające, gdyż on powinien umieć zarobić, ale dużo, dużo więcej pieniędzy niż to, co on zarabia. Jeżeli posiadacie faceta, który potrafi kochać, nad życie, to jest to bardzo dobrze, ale byłoby lepiej, żeby ten facet potrafił kochać 7 razy mocniej.